Kubka wstydu to takie zjawisko, które dotyka i książkoholików, i fanów komiksów, i graczy, i to zarówno gier cyfrowych, jak i planszowych, i amatorów seriali, i filmu, i pewnie wielu innych osób na różnych płaszczyznach. Nie wiem, czy dotyczy każdego, pewnie nie. Ale jednak wielu z nas ma dziwną tendencję do gromadzenia więcej, niż jesteśmy w stanie w sensownym czasie skonsumować. Jak się uwolnić z tego błędnego koła? I czy w ogóle trzeba? Witaj w 8 odcinku podcastu Przeczytany. Nazywam się Izabela Redelbach i opowiadam w nim o książkach, komiksach, a także poruszam inne tematy okołoczytelnicze. No i dziś porozmawiamy sobie o kubce wstydu. Tytułem wstępu, co to jest? No, kubka wstydu to jest taki zbiór dóbr, powiedziałabym. Tutaj będę mówić o książkach, ale mogą być to, tak jak już wspomniałam, gry, komiksy, seriale też i inne różne rzeczy, które sobie gromadzimy i one sobie tak leżą i czekają na swoją kolej, ale ona nigdy nie nadchodzi, ponieważ kiedy już coś kupimy, to ono sobie czeka, a my już ostrzymy sobie zęby na kolejne rzeczy i wciąż tą naszą kubkę wstydu powiększamy i powiększamy, a nawet jeśli ona się nie powiększa, no to też się nie pomniejsza. I dlaczego w ogóle taki temat? Ja z natury jestem typem zbieracza. Jeżeli kojarzycie coś takiego jak talenty Gallupa, no to mam właśnie input, czyli zbieranie na drugim miejscu w tych talentach. No i mam tendencję właśnie do gromadzenia różnych rzeczy i fizycznych, i elektronicznych, i wiedzy, i zasobów, i po prostu wszystko zawsze mi się wydaje, że jest ważne i się przyda. Takim jestem typem. No i oczywiście gromadzę też książki, ale jako, że jestem tym zbieraczem, to jestem też taką osobą, która lubi te wszystkie swoje zbiory mieć pod kontrolą, mieć je skatalogowane, w jakiś sposób uporządkowane, żeby mieć pojęcie o tym, co ma. I właśnie odkryłam, że takie porządkowanie dosyć pomaga mi ten talent okiełznać. No i właśnie postanowiłam zrobić sobie ostatnio taką listę i w jednym miejscu zebrałam swoje wszystkie zasoby książkowe, no bo ja mam trochę książek papierowych, trochę e-booków, trochę takich e-booków, które się nadają na czytnik, trochę takich w PDF-ie i to wszystko gdzieś tam troszeczkę było porozrzucane. No i ja to wszystko zebrałam w taką jedną ładną listę. No i jak zobaczyłam tą listę, no to stwierdziłam, że chyba nic nowego już nie kupię ani nie wypożyczę. Do końca roku przynajmniej, jak nie dużo dłużej. No a potem stwierdziłam, że oczywiście nie będę wobec siebie tak surowa, ale z pewnością przydałoby się tą listę troszeczkę zredukować. No i zaczęłam tak się nad tym zastanawiać i tak doszłam do wniosku, taka mnie naszła refleksja, że w zasadzie to zawsze gdzieś tam ta kubka wstydu u mnie była, kiedyś była na pewno dużo mniejsza, ostatnio przez parę lat narosła i gdzieś tam zawsze miałam taki, powiedzmy, wyrzut sumienia, kiedy wiedziałam, że mam ileś książek w kolejce do przeczytania, które już mam, dostałam w prezencie czy kupiłam, ale chcę też nowe i kupuję też nowe. No i gdzieś tam zawsze to było dla mnie takie w pewnym sensie negatywne, raczej w ten sposób, że przez pryzmat tego źle oceniałam tak jakby siebie. No i właśnie doszłam do takiego ostatnio wniosku, że traktuję tą moją, no nie wiem czy długą, pewnie niektórzy powiedzą, że nie, ale jest to między 30 a 35 pozycji, bo ja już zaczęłam ją redukować, więc nie pamiętam ile teraz mam dokładnie. No ale właśnie traktuję tą moją listę jako jakiś taki bagaż, ciężar, właśnie coś złego. No a stwierdziłam, że właściwie to tak naprawdę nic, tylko powód do cieszenia, no bo mam wybór, mam katalog fajnych, ciekawych książek, mangę zresztą też. Mogę w każdej chwili sobie przeczytać coś nowego, są to, nie wiem, różne gatunki i powieści i jakieś tam bardziej, powiedzmy, literatura faktu i bardziej coś rozwojowego, więc jest ten katalog, powiedzmy, różnorodny. No i mogę je przeczytać w każdej chwili, nie muszę na nie żadnych dodatkowych pieniędzy wydawać, ani iść do biblioteki, ani pytać się kogoś, czy ma taką książkę do pożyczenia. Więc właściwie dlaczego uważam, że to jest problem? Przecież to jest super. To jest jakiś tam mój zasób, z którego właściwie należałoby się cieszyć, że go mam. No i zastanawiałam się właśnie skąd takie jakieś negatywne, powiedzmy, przekonanie i myślę, że ono nie tylko jest w mojej głowie, no bo jednak z jakiegoś powodu nazywa się to kubką wstydu, co raczej nie kojarzy się jakoś pozytywnie.
Zaczęłam się zastanawiać, czy to się może bierze z tego, że to jest trochę taki przymus, no bo mamy już te jakieś książki, które już mamy, tak? Wydaliśmy na nie pieniądze, więc powinniśmy je przeczytać. I może kiedy coś staje się dla nas pewnego rodzaju obowiązkiem, przymusem, nie takim może bezpośrednim, ale jednak taka może troszkę presja, to wtedy się odechciewa i nie mamy już ochoty właśnie tego czytać, tylko mamy ochotę na to, co jest nieosiągalne, świeże, nowe. Może chodzi o to, że właśnie czujemy, że nie powinniśmy więcej kupować, skoro mamy tego tyle i to budzi takie negatywne emocje, a mimo to na przykład to robimy i oceniamy się wtedy źle. Może to o to chodzi. No i właśnie zaczęłam się też oczywiście zastanawiać, skąd to się bierze, no bo jednak wiem, że nie jestem w tym sama, praktycznie każdy, kogo znam, ma w jakimś aspekcie jakąś kubkę wstydu, czy są to jakieś kursy, które wykupił i nigdy ich nie przerobił, czy właśnie gry, czy też książki, czy jeszcze coś innego, więc myślę, że wiele osób jednak ten aspekt dotyczy, nie jestem w tym sama, więc skąd to się tak naprawdę bierze? No i pomyślałam sobie, że chyba taką pułapką główną, tym co najbardziej napędza nam takie kupowanie kolejnych pozycji, no to są chyba promocje. No bo kiedy pojawia się promocja, no to generalnie psychologia marketingu o tym wie, że po prostu ludzie na hasło promocja, no to szaleją, no bo przecież mogą mieć coś taniej, prawda, korzystniej, więc no halo, trzeba korzystać. I mamy to gdzieś tam już poniekąd wpajane, no właściwie od dzieciństwa, bo ja jestem z takiego rocznika, że już się praktycznie wychowałam w takim konkretnym kapitalizmie, więc od dziecka, od młodych lat gdzieś tam mamy to wpajane, że więcej znaczy lepiej i że trzeba korzystać z okazji, prawda? No więc mamy te wszystkie promocje, minus 50% na drugą książkę, więc już musimy na przykład kupić dwie i coś wybrać z tego katalogu, a może trzecia książka jest gratis, a może po prostu książki są przecenione, a może gdzieś po drodze do domu na przystanek jest tania książka, gdzie książki w ogóle są tanie, bo można kupić za 5, 10, 15 zł fajne powieści nieraz. A może na przykład widzimy rzeczywiście, że jest jakaś przecena na e-booki i widzimy tam tytuły, które rzeczywiście nas interesowały i kiedyś chcieliśmy je przeczytać, byliśmy nimi zainteresowani, no to przecież skoro i tak chcemy je przeczytać, no to czemu ich nie kupić teraz, kiedy są przecenione, prawda? I jeśli o mnie chodzi, to myślę, że najbardziej właśnie na mnie działają takie promocje e-bookowe, dlatego że ja staram się już troszeczkę ograniczyć w swoim życiu książki papierowe. Oczywiście nadal je lubię, lubię je czytać, niektóre lubię mieć właśnie w takiej formie, ale z racji gdzieś tam ograniczonej przestrzeni nie chcę wszystkich książek, które chcę kupić czy przeczytać, właśnie mieć w papierze. Więc e-booki no to mają tą zaletę, że właśnie nie zajmują miejsca takiego fizycznego, tylko cyfrowo, a cyfrowo mogę pomieścić dużo, więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że nie płaci się przy e-bookach za wysyłkę, więc tutaj odpada dodatkowy koszt, no i też to, że właściwie od razu mogę mieć tą książkę, więc myślę, że u mnie najbardziej właśnie działają takie promocje na e-booki. I stąd się w ostatnim czasie chyba wziął spory nadmiar, chociaż książek fizycznych też trochę mam, ale nie aż tyle, tak mi się wydaje przynajmniej. No a drugi taki powód, który myślę, że jest tutaj powiązany z tym pierwszym, ale jednak troszkę inny, no to jest takie ciągła chęć i parcie na nowości. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, ja kiedyś chyba o tym zrobię odcinek, ale w Polsce wydaje się bardzo dużo książek, zwłaszcza biorąc pod uwagę, ilu mamy ludzi w kraju i tym bardziej ilu ludzi czyta, więc tych nowości wychodzi masa i nikt nie jest w stanie czytać ich wszystkich. Myślę, że nikt nawet nie jest w stanie czytać wszystkich jakiegoś tam na przykład ulubionego gatunku rzeczy, które wychodzą, więc już samo to sprawia, że ciągle jesteśmy gdzieś tam bombardowani jakimiś nowymi pozycjami, no i marketing oczywiście robi swoje, no bo książki się wydaje po to, żeby je sprzedawać, więc każdy tutaj robi jak może, żeby zainteresować, zaciekawić jakąś pozycję, no jeżeli interesujemy się książkami, no to bardzo możliwe, że czytamy jakieś, nie wiem, newslettery, jakieś artykuły, jakieś portale, które z tą są związane, jakieś recenzje, więc widzimy tak ciągle te nowości. No i to jest znowu taki konsumpcjonizm, tak? Jesteśmy ciągle kuszeni czymś nowym i ten system chce sprawić, żebyśmy konsumowali jak najwięcej.
i żebyśmy właśnie chcieli już kolejnych rzeczy. I myślę, że tutaj zachodzi trochę taki mechanizm, że przyjemność wielu osobom sprawia właśnie to gromadzenie, kupowanie jakichś książek, ale kiedy już one zostaną kupione, to jakaś taka potrzeba zostaje zaspokojona i to już nie jest tak atrakcyjne, bo już to mamy i już patrzymy na kolejne ciekawe rzeczy, już kolejne zestawienie nowości przeglądamy i jakby to cały czas właśnie przez to się nawarstwia, no bo tak naprawdę powiedzmy konsumpcjonizm, ten marketing książek, no to tak naprawdę im nie zależy do końca na tym, żebyśmy te książki przeczytali, najważniejsze jest, żebyśmy je kupili, prawda? No jest w tym coś trochę. Pułapka numer 3, ostatnia moim zdaniem, to abonamenty, biblioteki czy znajomi oferujący pożyczenie książki. No i tutaj wiadomo, jeżeli mamy jakiś abonament typu Legimi, Empiko czy cokolwiek, no to ciągle nam się tam pokazują jakieś nowości i ciągle nas coś tam kusi. Ja dlatego na przykład aktualnie zrezygnowałam z abonamentu bibliotecznego Legimi, bo po prostu chciałabym nadgonić to, co już mam i potem sobie korzystać. No i biblioteki oczywiście, jeżeli regularnie korzystamy, no to też gdzieś tam jest to kusząca opcja, też darmowa praktycznie, no bo tam parę złotych kosztuje członkostwo na rok, więc na pewno no to jest gdzieś tam istotny element. No i znajomi oferujący pożyczenie książki i dla mnie właśnie ten punkt ostatnio był dość blokujący, że tak powiem, czytanie swoich, bo kiedy ja pożyczam od kogoś książkę, która naprawdę mnie interesuje i chcę ją przeczytać, no to jeżeli mam coś takiego pożyczonego, co u mnie leży na półce, to tak jakby chcę to przeczytać w pierwszej kolejności, bo mam takie poczucie, że chcę to oddać tej osobie jak najszybciej, żeby nie przetrzymywać jej rzeczy miesiącami. Więc gdzieś tam one wskakują zwykle na początek kolejki i też gdzieś tam mnie to blokuje w czytaniu tych swoich rzeczy. I czasami bywało tak, że przez dłuższy czas czytałam tylko pożyczone książki, bo nie miałam czasu na te swoje. No i oczywiście chciałabym zaznaczyć, co już trochę powiedziałam właściwie na początku, że niektórzy pewnie po prostu tak lubią i że nie ma w tym w ogóle nic złego, że ma się tą kupkę wstydu. Właśnie nie traktowałabym tego w taki sposób, co najwyżej jako taki swój katalog, taką swoją biblioteczkę, do której można w każdej chwili sięgnąć i w ogóle nie ma co się tym przejmować, a niektórzy po prostu lubią mieć dużo, mieć wybór i jakby to jest jak najbardziej okej, tak? To niech każdy, że tak powiem, sobie decyduje, jak ma żyć, czy gromadzić te książki, czy nie. To jest oczywista rzecz. Dlatego jeżeli, tak jak ja, żyliście przez dłuższy czas w takim wewnętrznym, może nie do końca uświadomionym poczuciu winy, że ta lista książek Wam rośnie, to zastanówcie się nad tym, przeanalizujcie to. Zastanówcie się, czy to jest w ogóle dla Was problem, czy jest jakiś powód, dlaczego powinniście się tak naprawdę czuć winni, jeżeli swoje pieniądze chcecie wydawać na książki i chcecie mieć ich więcej niż jesteście w danym momencie w stanie przeczytać, bo na przykład lubicie mieć wybór i nie kupować tylko książek na bieżąco, dopiero jak już nie macie co czytać, no to przecież wasze prawo. I dlaczego w ogóle mielibyście z tym coś robić? Ale jeżeli na przykład to jest tak, że nie chcecie wydawać tylu pieniędzy na książki, no bo widzicie, że te pieniądze wydajecie, a z tych książek nie czytacie i to się gromadzi, no to to już może być powód, żeby się nad tym zastanowić i sobie to zredukować. Ale bez sensu, wiecie, mieć takie bezsensowne poczucie winy, a może wcale nie ma powodu, żeby tak mieć. No ja wiem na przykład, że u mnie to jest tak, że ja po prostu jestem taka bardzo do przodu, lubię odhaczać, właśnie kuszą mnie nowe rzeczy, chcę do nich lecieć, ale chcę wcześniej odhaczyć te poprzednie i z tego też wynika u mnie to, że ja bym chciała jednak trochę tą kupkę zredukować, mieć na przykład kilka tylko książek w takiej kolejce do wyboru, do przeczytania. No ale przecież tak jak mówię, nie każdy musi. Dlatego tak jak mówię, jeżeli nie znajdziesz żadnego powodu, tak na logikę, by kupka wstydu miała być dla Ciebie problemem, no to przemianuj ją sobie na moją domową biblioteczkę, mój katalog książek do czytania, przestań się wstydzić i ciesz się tym. Ale jeżeli chcesz jednak troszeczkę to zredukować, to podzielę się tym, co ja postanowiłam zrobić, co ja sobie przeanalizowałam i może być pomocne przy takim działaniu, to myślę, że tak, warto się wypisać tymczasowo chociażby z jakichś newsletterów książkowych, przestać na jakiś czas obserwować, nie wiem, blogi, strony, fanpage z nowościami, bo jakby jest to główne źródło, które może nas kusić. A jeżeli chcecie nadal sobie to czytać, bo to dla Was fajne i lubicie to robić, to proponuję na przykład zrobić sobie taką listę książek, które
tam znajdziecie, które będą dla Was ciekawe. Nie wiem, dodać sobie na przykład do odpowiedniego katalogu w zakładkach, albo zrobić sobie jakąś listę taką fizyczną na kartce, albo w notatkach w telefonie. I kiedy traficie właśnie w tych newsletterach, blogach i tak dalej, jakieś fajne pozycje, które Was zaciekawią, to dopisujcie sobie na tą listę. I na przykład, jeżeli zredukujecie już sobie tą swoją kubkę wstydu, no to wtedy możecie tam zawsze sięgnąć, dzięki temu nie uciekną Wam te książki i będziecie mogli do nich wrócić i wtedy na przykład je kupić. Drugą rzeczą, która myślę, że też jest warta odczarowania, to porzucanie książek. Jeżeli jakaś książka nie podoba się, zaczęliście czytać, ale ona nie daje Wam radości, jest nudna, czytacie ją na siłę, to po prostu ją porzućcie i przejdźcie do następnej pozycji. Bez sensu jest czytać coś, co nam się nie podoba. Lepiej jest sięgnąć po kolejną fajną pozycję. Życie jest po prostu za krótkie na kiepskie książki i też, no, ja to rozumiem, bo ja mam z tym długo problem, ale też widzę, że to bardzo pomaga po prostu. No i też pamiętajcie, że książki, które kiedyś kupiliście, ale mogły już nie być dla Was interesujące z różnych powodów, bo na przykład za długo przeleżały, bo na przykład to książka jakaś z jakiejś dziedziny, którą się interesujecie, ale nie przeczytaliście jej jeszcze, a już wiecie więcej niż ta książka może Wam wnieść, bo jest na przykład na poziomie podstawowym, no to wtedy warto sobie świadomie odpuścić tą książkę, usunąć ją z tej listy, oddać komuś, sprzedać i bez sensu tutaj nie stokować takich rzeczy, że tak powiem. Bo to też myślę, że to, że kiedyś kupiliście jakąś książkę, nie znaczy, że koniecznie musicie ją przeczytać. A jeśli chodzi o porzucanie książek, to taki protip, jeżeli 10% książki nie jest interesujące, jest nudne, to można przejrzeć jeszcze spis treści, zobaczyć, czy tam jest coś ciekawego, spróbować przeczytać od tamtego momentu, a jeżeli nikt nie zaciekawi, to można, myślę, śmiało porzucać. Można sobie właśnie tak ustalić, że 10, 15, 20% dajecie książce na zaciekawienie Was, a potem już porzucacie po prostu. Myślę, że też fajną rzeczą jest czytanie kilku książek naraz lub jeżeli jakaś książka Was zmęczy, nie czytacie jej na siłę i nie chodzi o to, że jest nieciekawa w tym sensie, że chcecie ją porzucić, ale na przykład jest trudna, jest to dla Was na dany moment za dużo, no to przerwijcie ją sobie, sięgnijcie po nową. Jak Was ta nowa zmęczy albo jak ją skończycie, to wróćcie do tamtej. To nie jest tak, że jak się zacznie jakąś książkę, to nie można żadnej innej na przykład przeczytać, dopóki się tej nie skończy. Fajnie sobie z tym żonglować, bo też wtedy paradoksalnie można więcej przeczytać, zwłaszcza jeżeli właśnie książka jest trudna czy męczy. No i ostatnia rzecz, no to pomaga na pewno wygospodarowanie czasu na czytanie książki regularnie. Jakieś tam rutyny, rytuały. Ja to przetestowałam na sobie. Teraz tego nie praktykuję, bo moje życie, że tak powiem, to trochę inaczej wygląda, natomiast mam już taki nawyk, że codziennie staram się chociaż chwilę poczytać, a jeżeli tego nie robię, to świadomie rezygnuję, a nie, że zapomniałam. Ale kiedyś właśnie miałam taki określony czas w ciągu dnia, kiedy zawsze czytałam i to naprawdę mega pomogło, bo nawet 20-30 minut codziennie takiego czytania sprawiło, że zaczęłam redukować moją tą listę. Także polecam ten sposób. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was w jakimś stopniu pomocny, może sprawił, że przestaniecie wstydzić się swojej kubki wstydu, a może zaczniecie jakoś z nią działać. Jeżeli macie jakieś refleksje w tym temacie, to podzielcie się nimi, jestem bardzo ciekawa Waszych doświadczeń, Waszego w ogóle zdania na ten temat, czy w ogóle taki odcinek Wam się spodobał. No i jeżeli podoba Wam się mój podcast, podobał Wam się ten odcinek, to zachęcam Was do włączenia subskrypcji mojego podcastu w takiej aplikacji, w której go słuchacie. Możecie przesłuchać też innych odcinków. Na ten moment jest ich jeszcze oprócz tego, którego słuchacie, 7, więc jest już to trochę. A jeżeli subskrybujesz, słuchałeś innych odcinków, to zapraszam Cię również na moją grupę na Facebooku Klub Czytelnika Przeczytane. Znajdziesz ją bez problemu po nazwie, ale linki również są w opisie. A jeśli już jesteś na grupie albo nie masz ochoty do niej dołączać, to zapraszam Cię również na Instagram, możesz do niego zajrzeć. Zostawię link w opisie do mojego konta. Dzięki bardzo i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!